Natalia Kukulska, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci na polskiej scenie muzycznej, od lat buduje swoją unikalną ścieżkę kariery, balansując między komercyjnym sukcesem a artystycznym spełnieniem. Jako córka wybitnych muzyków, Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego, Natalia miała muzykę wpisaną w DNA i już od najmłodszych lat była obecna w świecie estrady. Sukces jej dziecięcych płyt, które sprzedały się w nakładzie ponad dwóch milionów egzemplarzy, Otworzył przed nią drzwi do kariery muzycznej. Jednak decyzja jej ojca, aby skupiła się na edukacji i normalnym życiu, była kluczowym momentem, który pozwolił jej na zdobycie innych życiowych doświadczeń poza sceną. Powrót Natalii z płytami światło, czy puls potwierdził jej umiejętność dostosowania się do dorosłego repertuaru i zaznaczył jej obecność na rynku jako dojrzałej artystki. Mimo to, w pewnym momencie Kukulska zdecydowała się na eksplorowanie mniej komercyjnych ścieżek swojej kreatywności. Co zaowocowało albumem Czułe struny, gdzie zinterpretowała muzykę Fryderyka Chopina. Projekt ten, choć odmienny od jej poprzednich dokonań, przyniósł jej status podwójnej platyny, potwierdzając, że jej artystyczne wybory są cenione przez publiczność. Jednak, jak sama przyznała, myśli o powrocie do muzyki rozrywkowej, co sugeruje, że Kukulska nadal poszukuje sposobów na wyrażenie siebie przez różnorodne gatunki muzyczne. Ten powrót do bardziej mainstreamowych dźwięków może być ciekawym rozwojem w jej karierze, biorąc pod uwagę jej doświadczenie i umiejętność łączenia różnych muzycznych światów. Widzimy więc, jak Natalia Kukulska konsekwentnie balansuje między komercyjnym sukcesem a osobistym spełnieniem artystycznym, co czyni ją jedną z najbardziej interesujących postaci na polskiej scenie muzycznej. Każdy kolejny Krok w jej karierze z pewnością będzie obserwowany z zainteresowaniem zarówno przez krytyków, jak i fanów. Zapowiedź nowej płyty Natalii Kukulskiej wywołała entuzjazm wśród jej fanów i obserwatorów polskiej sceny muzycznej. Natalia, mając już na swoim koncie wiele udanych projektów muzycznych. Nie przestaje szukać nowych wyzwań i sposobów na wyrażenie swojej artystycznej duszy. Jej powrót do studia nagraniowego i prace nad nowym materiałem to znak, że artystka nadal ma wiele do zaoferowania swoim słuchaczom. Z żartobliwego tonu, z jakim Kukulska ogłosiła rozpoczęcie prac nad albumem, można wnioskować, że atmosfera podczas nagrywania była pełna pozytywnej energii. To, że już pierwszego dnia udało się nagrać wokale, świadczy o jej profesjonalizmie i doświadczeniu. Współpraca z zaufanym producentem również obiecuje, że płyta będzie utrzymana w wysokiej jakości zarówno pod względem muzycznym, jak i produkcyjnym. Fani, reagując na wiadomość o nowym projekcie Natalii, wyrazili swoje emocje i wsparcie w komentarzach co z pewnością stanowi dla artystki dodatkową motywację do pracy. Oczekiwanie na efekty jej najnowszych działań w studiu jest dla wielu z nich emocjonujące, co pokazuje, jak dużą ma bazę oddanych fanów. Natalia Kukulska, znana z tego, że potrafi zaskoczyć zarówno muzycznie, jak i emocjonalnie, zapewne i tym razem przygotuje coś wyjątkowego. Czy to będzie przebój zdolny zdobyć listy przebojów, czy może coś bardziej niszowego, ale artystycznie satysfakcjonującego? Niezależnie od kierunku, który wybierze, można być pewnym, że jej nowa płyta będzie pełna pasji i emocji, które od lat przyciągają do niej słuchaczy.